Dobry wieczór Państwu. To była absolutnie pierwsza historyczna projekcja filmu Człowiek z magicznym pudełkiem w reżyserii Bodo Coxa. Konferencja prasowa, ostatnia dzisiaj. Jeszcze jest niepełny skład, za moment będzie pełny, ale pozwólcie Państwo, że przedstawię Bodo Cox, scenariusz, reżyserię. Sebastian Stanki-Stankiewicz. Producenci Izabela Igel i Roman Jarosz. Dodam, bo to ważna informacja, żebyście Państwo też sobie systematyzowali, jakiego rodzaju to są producenci. Jeszcze film Dzikie Róże Anny Jadowskiej to też jest produkcja Izy i Romana. Dołączy do nas za moment, albo już gdzieś jest w pobliżu, Piotr Polak. I co za moment? Pracuję nad wejściem teraz. Tak. Teatralne nawyki. Proszę Państwa, Bodo Cox nie pierwszy raz w konkursie głównym festiwalu w Gdyni, ale kilka lat musieliśmy poczekać na twoje kolejne dzieło. I myślę, że tak się często mówi, prawda, że drugi film jest takim testem bardzo trudnym do przejścia dla niedawnego debiutanta, zwłaszcza jeśli ktoś pojawił się z tak oryginalnym stylem, natychmiast wyróżniającym się na tle innych projektów. Chciałbym zapytać właśnie o genezę tego, jak to określiłeś, romansu science fiction. Czy to był projekt, który gdzieś pojawił się tuż po Dziewczynie, czy długo szukałeś, czy miałeś jakieś właśnie paraliż twórczy polegający na tym, co zrobić, żeby zrobić drugi film, który, no tego ci życzę, przebiłby ten pierwszy. Na szczęście wtedy nie miałem paraliżu. Inaczej niż teraz. A zaraz po skończeniu Dziewczyny z szafy... proszę odebrać. Pozdrowić. Udało mi się wpaść na ten pomysł. On w pierwotnej wersji był zupełnie inny. Środek ciężkości był bardziej na... Piotr Polak. Zniszczyłeś mi wypowiedź. Środek ciężkości był bardziej na taką dystopijną stronę przeniesiony. Pracowałem już pod koniec 2012 roku, czyli po zakończeniu Dziewczyny z szafy, ten pomysł od razu przyszedł, ale na przestrzeni 4 lat on ewoluował. Iza dbała o to, żebym trzymał się deadline'ów, jak kiedy już się zdecydowaliśmy na współpracę. On ewoluował w stronę właśnie romansu. Powiększyłem rolę żeńską, bo stwierdziłem, że rzeczywistość na zewnątrz, ta rzeczywistość rzeczywista z telewizorów, z internetu jest na tyle dystopijna, że bardziej chyba tego, co mi potrzeba, to nie informacji o zakupie nowych czołgów, a miłości w życiu. I jakoś poszedłem w romans generalnie i teraz uważam, że jest to romans z elementami science fiction. Nie wiem, czy to jest odpowiedź satysfakcjonująca, ale rozgrzewam się. Tak, ale będziemy jeszcze ten temat drenowali, Państwo będziecie, bo liczę na to, że za moment się włączycie. Przepraszam. Tak. Ja jeszcze dodam, że w pierwszej wersji scenariusza Goria ginęła pod koniec pierwszego aktu, a film miał być czarno-biały, więc... Ale ubiegł mnie jeden zdobywca Oscara i stwierdziłem czarno-biały, to może poczekam jeszcze na czarno-biały, tak. Ale rzeczywiście bohaterka o tym imieniu została usunięta, czy po prostu znikała pod koniec pierwszego aktu, tak, więc... Miałbyś więcej do zagrania. A nieważne. Ale to rzeczywiście była taka geneza, bo przeczytałem gdzieś chyba w pressbooku albo w jakichś materiałach, że ty dostałeś od kogoś właśnie takie radio i wyobraziłeś sobie, że radio archaiczne i wyobraziłeś sobie, że to radio gra melodię z okresu, w którym zostało wyprodukowane, tak? Było coś takiego? Tak, ja mam takie dwa odbiorniki stare radiowe. Jedno jest z lat chyba 60. bodaj, to po moich dziadkach. I
gdzieś je cały czas mam. Jak robiłem przemeblowanie w domu i przenosiłem i to tak namiętnie zwisała ta wtyczka i pomyślałem, co by było, gdybym podłączył to i od razu wpadłem na ten pomysł po prostu, że facet podłącza w naszej rzeczywistości albo w przyszłości radio i ono gra niepodłączone do internetu, tylko stare muzykę z określonego roku, lat 50. I przed zaśnięciem, jak się kładłem spać, zgasiłem lampkę, jakby cały treatment po prostu spadł z sufitu, a mieszkam na ostatnim piętrze, więc w sumie od nikogo innego, tylko od kosmosu, albo od, nie wiem, gołębi chyba nie. Denerwuję się za bardzo. No i poszło po prostu. Jakby w życiu nie napisałem tak szybko, nazwijmy to umownie, treatmentu. No ale to później ewoluowało. Bardzo wiele osób jakby... jestem winny podziękowań, ponieważ ten cały chaos, który miałem w głowie, te wszystkie grzyby, które chciałem rzucić do tej zupy, one były po prostu, te uwagi, bardzo cenne i to się jakoś wyszło w tą stronę, jaką państwo mogli zobaczyć. Pytanie do Piotra Polaka. Ja bym chciałem państwu powiedzieć, bo pewnie nie wszyscy państwo chodzicie do teatru. Piotrek jest bardzo wybitnym aktorem teatralnym, Teatr Nowy, Krzysztofa Warlikowskiego i gra w właśnie prawie wszystkich spektaklach Krzysztofa Warlikowskiego, ale i Krystian Lupa, wielka kreacja Faktor i jakimś dziwnym trafem, nieodkrytym dotąd przez kino, a w tym roku aż dwa filmy, bo jeszcze ta bardzo głośna etiuda nagrodzona w Cannes, najpiękniejsze fajerwerki ever, Aleksandry Terpińskiej, więc masz taki dublet, jeśli chodzi. A wydaje mi się, to żeby zaprezentować młodego aktora, natomiast, że idealnie ktoś, kto ciebie zna prywatnie, mam taką przyjemność, twój abstrakcyjne poczucie humoru, które posiadasz i też taki dystans do rzeczywistości, on bardzo się rymuje, konweniuje z tym światem tworzonym przez Bodo Coxa, ale to może być też pozór i we współpracy na przykład. I chciałem ciebie zapytać, no bo rola nie była łatwa, bo to nie jest taka rola, że jest rozpracowane od początku do końca, że coś się wie na pewno, prawda? Podejrzewam, że ta praca też była, jakiś element abstrakcji wnosiła. Dzień dobry, wieczór. No tak. To znaczy, nie wiem, od czego zacząć. Jakie było pytanie? Nie, żartuję. No tak, to znaczy, no rzeczywiście jakby, no aktorskie doświadczenie mam jakieś. Rzeczywiście nie filmowe, bardziej teatralne. Różnice są, odkryłem, dowiedziałem się, dość kolosalne. Na szczęście Bodo mnie sterował. Ale znaczy, no, w pewnym sensie gdzieś tam w teatrze jakby bardzo mogłem sobie pozwalać na pewną jakby przepychanie własnego siebie wobec reżysera, a jakby w filmie są bardzo gdzieś zasady bardzo... Po prostu jest droższy dzień zdjęciowy. Jest droższy dzień zdjęciowy, nie ma czasu. No tak, jakby z Bodem się dogadaliśmy, jak ta postać ma wyglądać i jakby pamiętam to piękne hasło 5% Polaka. Nie więcej, w sensie, że właśnie tą całą jakby siebie, co ja mam, to jakby właśnie musiałem to wpakować w taką bardzo dużą puszkę, żeby właśnie nie, jakby i postaciowo nie zdradzać i jakby właśnie, no wiadomo też, prawda, że jakby w pewnym sensie był to taki pierwszy duży film, gdzie gdzieś w pewnym sensie Bodo mi pomagał nauczyć się tego języka filmowego, więc musiałem jakby dać tylko kawałek z siebie, no. Mam tego dużo więcej. Do ciebie pytanie właśnie o parę. Piotrek Polak, Olga Bołądź. Obsada jest wynikiem pracy Pauliny Krajnik, która robiła casting do tego filmu. I bardzo długo nie wiedziałem, kto powinien być w tych... Znaczy wyobrażałem sobie, ale nie znałem imienia, nazwiska od razu.
I poszliśmy z Pauliną do teatru i tam w jednej z, obserwować innego aktora, w jednej z ról takich mniejszych, ale takich rozbujanym był właśnie Piotr. Paulina zaprosiła Piotra na casting i okazało się, że ma to, co właśnie to, czego potrzebowałem, czyli dobrą hollywoodzką twarz, jakąś wrażliwość w sobie, ciepło i te zwierzęce oczy, jak to się mówi, oczy sarny. Przepraszam, ale smutne oczy sarny i jakby uwiódł nas sobą, bo jest wspaniałym gościem po prostu i prywatnie i to się też udało przerzucić, myślę, tą właśnie tą energię, którą mówiłem mniej. Udało się jakby to zachować, to co ma w sobie najcenniejszego, czyli właśnie tą taką, że to będzie taki dobry Adam, prawda? Porządny gość, uczciwy, mało jest takich ludzi współcześnie. I też bardzo miałem też wyobrażenie o Gorii, bo Goria jest zlepkiem jakby moich byłych dziewczyn czy kochanek. Więc albo dziewczyny też, którą może chciałbym jeszcze kiedyś poznać, no stare lata. I szukaliśmy i to nazwisko Olgi padało bardzo często od Pauliny i od współpracowników, ale szukałem kogoś zupełnie jakby nowego, prawda? Właśnie taką ambicję stwarzania. Ale okazało się, że przyszła jako ostatnia na casting. Powiedziałem, dobra, no to sprawdźmy. Okazało się, że była w takim momencie w życiu, z taką energią i uroda to jakby oczywiście, wiedziałem, że jest urodziwa wcześniej, ale miała ten ładunek i taki sposób to na castingu zrobiła, zagrała. Również to był połączony casting, też był, partnerował jej Piotr i Sebastian. Że stwierdził, a jeszcze się przebrała znakomicie, po prostu otworzyły się drzwi i weszła Goria, nie? I był klepnięty. Przy innych postaciach też Paulina podsuwała, albo niektóre wiedziałem po mniejsze role, że chciałbym mieć zaszczyt współpracować na przykład z Arkiem Jakubikiem. A Sebastian myśli, wszyscy myślą, że dostał rolę, bo się przyjaźnimy. Nie. Po prostu pisząc scenariusz, wyobraziłem sobie takiego kolesia, który akurat miał urodę w mojej głowie zbliżoną do Sebastiana. I trochę po warunkach oczywiście, ale myślę, że jest to moja ulubiona postać w ogóle. Więc ta obsada jest wynikiem pracy Pauliny Krajnik. No i też przepiękna pani Helena. Pani Helena, tak, pani Helena już po prostu zgooglowałem i wyskoczyła przepiękna Helena i zaprosiliśmy, tak. Sebastianie, zgadzasz się z tą eksplikacją reżyserską? No muszę się zgodzić. To znaczy, no bo do, bo ja tak się wydarzyło, no jesteśmy przyjaciółmi i to bardzo się cieszę. Przypadek. I jestem od początku w sumie projektu gdzieś do końca, więc nie mam takiego w sumie już dystansu, straciłem w ogóle dystans do ogólnie do tego filmu, ale mam nadzieję, że za jakiś czas go złapię znowu. Chodzi o to, że ja pamiętam kiedyś Bodo mi powiedział, stary, słuchaj, mam taki pomysł na film, że koleś po prostu za pomocą starego radia przenosi się po prostu między światami. Ja powiedziałem, no sorry, no, powiedziałem fajnie, no w porządku, nie? Ale co dalej? Tego jeszcze nie wiem. I teraz mamy ten film, więc się bardzo cieszę z tego, że on jakby już jest. Bodo jak pisał scenariusz, to powiedział mi, że jest tam taka rola, którą troszkę piszę pod ciebie, ale musimy się spotkać też na castingu, na zdjęciach próbnych. I ja też towarzyszyłem przy tych zdjęciach próbnych od początku do głównych ról. I w pewnym momencie Bodo powiedział, Stanki, ja po prostu wiem, że ty to robisz. No i ja już sobie, że tak powiem, trochę próbowałem na tych też... na tych zdjęciach próbnych już mniej więcej jakby ten Bernard mógł się zachowywać, jakby kim on w ogóle jest. Też w tą rolę Bodo powiedział, że jest ta taka wpisana
spiskowa teoria dziejów, że on po prostu cały czas właśnie tam są te sekwencje o tej wodzie, że ta woda jest zatruta, że on cały czas właśnie ma, bo to też ogląda dużo takich, że tak powiem, rzeczy i to troszkę ewoluowało jakby w związku z tym projektem też, ale właśnie to jest jakby pierwsza składowa jakaś Bernarda. Pamiętam, że też była taka sytuacja, że dzień przed zdjęciami ja przyszedłem do Boda i już wiedziałem, że mam 4 dni pod rząd. Jak gdyby wszystkie prawie sceny są ze mną, więc już jakoś się do tego nastroiłem. Pamiętam, przyszedłem do Boda wieczorem, bo nie mogłem już spać. Byłem strasznie zdenerwowany i Bodo powiedział: stary, nie wiem, czy żartujesz, nie wiem, co się dzieje, ale jeśli... No tam jakoś się zacząłem jakoś witać z nim, zachowywać, ale już tak jakbym podskórnie gdzieś zaproponował mu jakby tą postać. On powiedział: jeśli jesteś Bernardem, to stary taki ty zostań, nie? No wiadomo, że potem na zdjęciach też bywa potem już różnie, ale no po pierwsze to jest taka rzecz, że no to jest super dla aktora, bo to jest bardzo otwarta postać, prawda? No to myślę, że każdy aktor zagrałby ją po prostu inaczej. Mógłby ją zagrać inaczej i to jest fajne, że ona jest bardzo otwarta, ale z drugiej strony też można się, że tak powiem, uciec w jakieś rzeczy, które mogłyby nas mnie zgubić, nie? Więc było coś też takiego, że ja sobie założyłem kilka rzeczy razem z Bodem, bo to jest też tak, że pracuje się z reżyserem, prawda? To nie jest tak, że przychodzi się i mówi: stary, ja po prostu zagram takiego tutaj androida, takiego gościa. Nie, my o tym rozmawialiśmy. On dokładnie powiedział mi, jaki on mniej więcej chce, żeby jaki on był. Więc to nie jest tak, że ja sobie powiedziałem: nie, ja to zagram dokładnie tak, tylko dużo też na ten temat rozmawialiśmy. A potem miałem takie pewne rzeczy, które sobie wytyczyłem, czyli po prostu po pierwsze, że on nie ma tej świadomości, że jest androidem, ale jemu wydaje się, że jest człowiekiem, ale jednak jest androidem, więc sobie pomyślałem, że być może pewne rzeczy ma po prostu wczytane. Po prostu czasami, prawda, no po prostu ma taką dyskietkę, która jest wczytana i na tej dyskietce ma zapisane informacje, z których w ogóle jest też zadowolony z tego życia, które ma. Dopiero w pewnym momencie się okazuje, co też nie puentujemy, nie pokazujemy, tylko jest scena z tym, że on się po prostu wiesza. Więc po prostu szedłem takim tropem też, jak to po prostu było zapisane w scenariuszu, bo myślę, że to było dobrze zapisane w scenariuszu. Więc tym tropem poszedłem i sobie też pomyślałem, że to jest pierwszy polski android nieudany. Więc to, że każda z tych postaci jest trochę odsłoną głowy tego kolesia, który siedzi obok, więc to była jedna trochę z odsłon tej głowy, którą po prostu musiałem jakoś przerzucić na ekran. Zazwyczaj jest tak, że jak grałem dużo epizodów, mniejszych rzeczy i wszyscy się zawsze jak gdyby... Jestem aktorem charakterystycznym, mówi się komediowym, ale pierwszy raz miałem coś takiego, że jak obejrzałem to też, nie mam takiego dystansu, ale że trochę mniej jest śmiechu i sobie pomyślałem: o Jezu, chyba coś jest nie tak, a z drugiej strony sobie pomyślałem: nie, to jest taki właśnie smutny, wsobny, jak gdyby android, który jest zadowolony ze swojego życia, który jest takie, a po prostu a nie inne. Nazwałem też go, na koniec powiem, neurotyczna osobowość naszych czasów. No. On siedzi w tym pomieszczeniu, boi się z niego wyjść i cały czas ma jakieś, że tak powiem, neurotyczne sytuacje. Więc to trzeba było wszystko przekazać, to co chciał tutaj kolega ode mnie, reżyser. Dziękuję. No, powiem wam, trudno będzie tę wypowiedź przebić, panowie. Prowadzącemu też. Zwracam się, za moment państwu oddaję głos, natomiast zwracam się do producentów, bo jeżeli wymienię te 3 tytuły, które wyprodukowaliście dotąd jako para, Płynące wieżowce Tomasza Wasilewskiego, Dzikie róże Anny Jadowskiej i film, który dzisiaj obejrzeliśmy, no to już trochę mówi o waszej filozofii funkcjonowania. Znamy te tytuły. Dzikie róże poznaliśmy również w tym roku w Gdyni. O waszej idei funkcjonowania w środowisku filmowym, w branży filmowej. Jakie projekty was interesują? I w związku z tym, że szukacie kina
ambitnego, tak mówiąc pewnie najbardziej ogólnie. Co was zafascynowało w tym projekcie? Czy najpierw było nazwisko Bodo Cox, że chcecie pracować z reżyserem o tym nazwisku, czy scenariusz? Mamy gotową odpowiedź na to pytanie. My poznaliśmy się z Bodo w Karlowych Warach, nie poznaliśmy się w Polsce. Poznaliśmy się w Karlowych... Ja też tam byłem. Tak, ty byłeś przy tym wydarzeniu. To było w roku 2013. Byliśmy tam my z naszym pierwszym filmem Płynącymi Wieżowcami, Bodo ze swoim pierwszym filmem Dziewczyną z szafy. Byliśmy niestety w tym samym konkursie. I my ten... No, problem jest taki, że my ten konkurs wygraliśmy. Ale z kolei Dziewczyna z szafy miała większy box office, więc stwierdziliśmy, że to będzie bardzo dobry mariaż. Bo to teraz będziemy mieć i film, który będzie wygrywał festiwale i zarówno pójdą na niego widzowie w dużej ilości. A tak na poważnie to chyba chodzi, chyba chodzi o to, że mamy jakąś taką skłonność do takiego ponoszenia ryzyka, do takiego dotykania twórców czy tematów nieoczywistych albo niebezpiecznych czasami. Bo wydaje nam się, że tylko takie nietuzinkowe rzeczy mogą stanowić jakąś propozycję dla widza i mogą skutkować kinem, które przebija się do świadomości i zostaje w pamięci dłużej. I dlatego takie projekty nas zawsze interesowały. I będą nadal? No myślę. Trzymamy kciuki. Bardzo proszę o pytania. Nie, proszę poczekać na mikrofon, bo to jest nagrywane i musi pan mówić do mikrofonu. Podziel się, Bodo, swoją listą ulubionych pisarzy science fiction. To jest bardzo krótka lista. Ponieważ ja się nigdy nie interesowałem science fiction i to zacząłem się interesować science fiction przy tym projekcie. A jakby w podwalinach tego projektu, bo to miał jakiś w ogóle być film noir, więc wtedy zacząłem się interesować filmem noir, był oczywiście George Orwell. Później przeczytałem Huxleya dopiero, ale takim, więc taka lista jest krótka, Orwell, Huxley. Ale bardzo sobie cenię też książkę Limes Inferior Zajdla. Teraz kupiłem książkę science fiction, bo jakby trochę się wkręciłem w to, w ten gatunek Rafała Kosika. I dopiero tak naprawdę jakby znam te nazwiska, czy słyszałem o jakichś innych pisarzach, ale to jest dopiero bardzo świeżo w to wchodzę, więc ja nie siedziałem wcześniej, nie interesowałem się kompletnie science fiction. I przy tym projekcie dopiero zacząłem oglądać głównie, bo ja niestety zasypiam po trzech stronach czegokolwiek. No, tak mam, więc jestem ruchome obrazy. Więc dopiero oglądałem filmy różnorakie. Ale jakby niespecjalnie się sugerowałem niczym, bo jak mówię, kompletnie mnie to nie obchodziło wcześniej. Bardzo proszę. Proszę bardzo. Tutaj Bodo Cox i państwo mówiliście bardzo ładnie o obsadzie, o staraniach się, o szukaniu aktorów. Pan przypominał o wybitnych rolach teatralnych i tak dalej, ale Bodo Cox dzisiaj powiedział w Gazecie Wyborczej, że interesowały go twarze, powiedział mniej delikatnie, o szerokim rozstawie oczu, tak? Czy to było najważniejsze jednak kryterium? Tak powiedział Bodo Cox dzisiaj Wyborczy. Delikatnie tam powiedział, coś tam o ryjach było też, ale to już... Jeszcze jedno pytanie, bo to jest tak, ta przyszłościowa część filmu dzieje się w roku 2030. Tam jest taka cienka aluzja, tutaj publiczność się troszkę uśmiechnęła, do tej broszki. Czy to ma jakiś kontekst polityczny? I to jest 2030 rok. O co chodzi? Broszka jak broszka. Nie jest to film polityczny. Lubię damską biżuterię. Zwłaszcza jak się ma do zaoferowania tylko biżuterię. Ale wracając do rozstawu oczu, wrócę zaraz do tej aluzji. No to tak, to oczywiście to jest prymitywny, głupi żart, który różni ludzie mówili, że to jest stary, to jest... Pewnych rzeczy się... No nie żartuję, bo jest oczywiste, prawda?
ale jeszcze nie mogę się pozbyć tego gorsetu twórcy, amatora, że lubię takie suchary walnąć czasem. A co mają w twarze z szerokim rozstawem oczu? One są po prostu fotogeniczne. Jest duże ryzyko, czasem zezują te oczy. Ale... nie mówię o tobie akurat, Piotr. Ty masz akurat w porządku. Dzięki. Masz wszystko proste. Słuchaj, taka sprawa. Tak, jakby generalnie bardzo lubię w kinie, ale też w życiu, w fotografii, no nawet nie twarzy, czasem gęby, czasem mordy, czasem ryje. Przepraszam za takie słowo, ja też wyglądam jak wyglądam, więc generalnie mówię też do siebie. Ale coś, co ta twarz wyraża, jeżeli jest taka za ładna, za proporcjonalna, za normalna, taka zwykła, piękna, no to też mi się wydaje trochę nudna, nie? Lubię dziewczyny z dużym nosem na przykład, no, tak a propos, nie? Więc jakąś... Coś ze skazą, więc... Mogę coś powiedzieć? Tylko chciałem dołożyć, jak kiedyś montowaliśmy, bo to mówi, no stary, zobacz tam do kolegi jakoś, do Bartka naszego, zobacz, jak nie miałbym skorzystać z twarzy, która wygląda po prostu jak lalka, gęba lalki. To było do mnie akurat. No nie wiem, czy moja gęba... Chociaż pamiętam, jak byłem w szkole teatralnej we Wrocławiu, skończyłem wydział lalkarski i byłem na pierwszych zajęciach z prozy, to pani profesor powiedziała, pan ma twarz jak kartofel, nic nie wyraża. No i okej, okay, no że i ja lubię kartoflem kartofle, gram to... po prostu, znaczy staram się jakoś tam coś robić. Kino kocha twarze po prostu, wyraźne. Spójrzmy na te wszystkie wielkie hollywoodzkie gęby, no one coś wyrażają, coś po prostu, no. Ciężko jest, ponieważ jakby rynek, telewizja uwielbia takie gładkie buźki, nie? Włącza się serial, ładna, nudna, no. A tutaj proszę. Szeroki rozstaw oczu. Proszę bardzo. Kto następny? Nie wstydzimy się. To, Bodo, mam takie pytanie trochę bardziej serio. Czy proponując tak bardzo jednak wyabstrahowaną rzeczywistość filmową, czy ty masz na przykład i tak odjechane pomysły, które są w tym... Tu zawsze jest większe ryzyko niż jak się opowiada historię realistyczną. Czy ty masz takie momenty, czy miałeś, przepracując nad tym filmie, że się po prostu obawiasz, że przedobrzyłeś, że ta abstrakcja jest niekomunikatywna i na przykład sam siebie próbowałeś ograniczać czy cenzurować, że trochę za bardzo ta wyobraźnia nie nadąża na przykład za być może czymś takim, co nazywamy komunikatywnością z widzem. Myślę, że to jest mój najbardziej komunikatywny film w mojej karierze. Bo oprócz Dziewczyny zrobiłem jeszcze parę innych filmów, ale one są, jakby nazwijmy to, w tym okresie offowym. I starałem się nie być hermetyczny, żeby nie przeginać oczywiście. Pierwsza układka była bardziej arthouse'owa, ale Roman wziął w swoje ręce i ten pierwszy akt, pamiętasz, jak mieliśmy problem z pierwszym aktem, że coś taki był właśnie zbyt arthouse'owy. Teraz wydaje mi się, że dużo lepiej się to ogląda, że jest rytm i te przydługie ujęcia, które nic nie wnoszą, wyleciały. Nie? Jest ryzyko, że po prostu będę traktowany do końca życia jako wariat, który robi niszowe filmy, ale no ryzykuję. No. No risk, no fun. I generalnie jakby czułbym się... No, piszę teraz program komputerowy, po prostu wpisuję różne dane, żeby mi wyskoczył, jaki zrobić film na Berlinale czy Cannes, ale mi się zawiesił program i... A na razie jest Busan. Na razie jest Busan, tak. Azjatycka publiczność. Jestem bardzo ciekawy ich odbioru, bo to jest zupełnie przecież inna kultura. Nie mają telewizji, w ogóle nie wiedzą, to jest broszka. Cieszę się, że w tym szaleństwie jakby jest jednak metoda i są ludzie, tutaj siedzą, którzy zaufali mi i opiekowali się mną i tak starali się, żeby właśnie nie przeginał, ale też byłem dosyć elastyczny, nie? Że dobra, no zróbmy taki właśnie film, który będzie też podobał się mojej mamie. Siwy włos, te sprawy. ale tak, zobaczymy, no nie wiem, no
nie zamierzam się jakoś formatować, bo byłoby to nieszczere i bym prawdopodobnie stracił to, co lubię, no, czyli robić swoje. No. To pozdrawiam pana w budce, bo ktoś mnie obserwuje cały czas. Tłumaczy na język angielski. Hi, it's me, Beto Cox. Nice to meet you. Szykuję się na busa. Fosarada! Tak, tak. Tam może być ciekawa konferencja prasowa. Proszę bardzo, kto następny? Śmiało. Proszę. Zapraszasz ludzi, nie pyta. Adrian Naprodeus. Cześć, Adrian. Cześć, Bodo. Powiedz, na ile twoja droga właśnie kina offowego, to, że jesteś reżyserem, który bardzo dużo eksperymentował, który jest doświadczony w takim kreowaniu swoich pomysłów zupełnie na nowo, na ile ta droga ci w tej chwili pomaga? Na ile ona ci daje jakąś, wiesz, taką wolność, poczucie, że możesz popuścić wodze fantazji? Pomaga mi w kontakcie z rzeczywistością, ponieważ czasem sytuacja wymyka się spod kontroli i ten taki, to obycie z awarią jest wpisane w mój krwiobieg. I jak coś czasem się wywala, bo na przykład taki był fantastyczny plan, że będziemy lać wszystkie ulice, żeby było amerykańskie kino, żeby było po prostu, wiesz, wszystkie, nie pada od 30 dni, po prostu Los Angeles, ale ulica jest mokra, nie? W każdym amerykańskim filmie to było akurat wtedy minus 20 stopni, więc też po prostu... Coś planuję, ale w sytuacji ostatecznej, kiedy po prostu rzeczywistość mi nie pomaga, jakby akceptuję to i zaraz szybko próbuję znaleźć nowe rozwiązanie. Więc myślę, że to wyniosłem to z kina offowego. Tylko z tym, że teraz tak przy tym scenariuszu próbuję jakby jednak trzymać się pewnych ram, pewnych kodów, które są w kinie i się sprawdzają od 100 lat, prawda? Coś słyszałem, że w 20 minucie jest jakiś tam twist, czy jakieś takie różne rzeczy. Ja próbowałem też tutaj tak w ten sposób podchodzić, więc jakby staram się znaleźć równowagę między tym spontanicznym chaosem, który był w twórczości offowej. Mogłem sobie pozwolić na wszystko, bo odpowiadałem za wszystko i ten film nie kosztował nic i nikogo to nie obchodziło, bo nikt nie inwestował swoich pieniędzy, ani prywatnych, ani publicznych. Natomiast już przy profesjonalnym kinie jednak trzeba się wywiązywać z pewnych rzeczy i starać się, żeby przynajmniej wyjść na zero. To pomaga. Tylko wiem, że sobie tak jakby nagrabiłem tymi filmami, że nie każdy jakby traktuje mnie poważnie, prawda? No i to co zrobić z tym? Trudno. Ty traktujesz mnie poważnie, jak jestem? To jest jedna osoba na 300 osób. Proszę poczekać na mikrofon. Tego traktowania poważnie, jak to jest na planie i czy jeśli pracujesz z aktorami, oni czują ten oddech żartu w tyle i chcą się bawić. To zależy od pozycji, ale... czy chcą, czy od początku jesteś przekonany o tym, że ta rola, dana rola ma wyglądać właśnie tak, a nie inaczej? Czy oni mogą podpowiadać ci? Myślę, że lubisz improwizację, prawda? Tutaj. Ja bardzo poważnie traktuję swoją pracę i generalnie podchodzę bardzo poważnie do rzeczy, które robię. Staram się być zawsze miły i sympatyczny. I jak mi się to nie udaje, to sam jestem na siebie zły, że jestem niemiły i niesympatyczny, bo nie lubię tego. To nie jest to coś, co jakby jest naturalne dla mnie, ale czasem trzeba być niemiłym i niesympatycznym. Więc w pracy, jak wszystko idzie dobrze, jest miło, no to jest miło, ale jakby ja posługuję się tą metodą, którą się posługiwał Andrzej Wajda, więc po prostu ja już na planie, jakby w postaci aktorów, ekipy, to są ludzie, na którym bardzo ufam i bardzo chętnie czerpię z ich pomysłów. Na improwizację, no, niestety w profesjonalnym kinie nie ma do końca, przynajmniej ten, który ja bym chciał robić, czy robiliśmy, nie ma za bardzo na to miejsca, ponieważ czas to pieniądz. Więc mamy bardzo dobrze przygotowaną jakby sytuację taką z grubsza. A jak coś jest lepsze, coś się rodzi na planie i to jest lepsze, no to wygrywa wtedy. Ale generalnie jestem bardzo poważnym gościem, prawda? Strasznie. Ale właśnie mi się teraz tak przypomniało, że Bodo ma taką fajną cechę, że jak jest jakiś taki moment kryzysowy, jakiegoś stresujący czy coś takiego, to jakby nawet rośnie mu poczucie humoru. Jest coś takiego, że... No jest coś takiego, że miałem takie momenty, kiedy naprawdę
bardzo coś walnąłeś śmiesznego, to miałem takie o, jest niedobrze. Ja generalnie w sytuacjach stresowych reaguję śmiechem i robię z siebie kretyna. Próbuję, nie wiem, może jakąś książkę przeczytam, tam wystąpienia publiczne, ale różnie ludzie reagują na stres. Niektórzy wyzywają od różnych takich tam rzeczy, a ja no, tak się sam się śmiać, a to jest głupkowaty śmiech. Śmiech przez łzy często. Dlatego noszę okulary. Dobrze. A słuchajcie, a wizja plastyczna tego filmu, szalenie ważna. A, to już jest Opowiedzcie o tym, jak, czy to się było oglądanie albumów, obrazów, korespondencja z operatorem, jak powstawała ta futurystyczna, te futurystyczne bryły, które oglądamy, kolory, które dominują. To korespondencja była mailowo często, bo każdy jest zajęty, ale... Ja od dłuższego czasu już zbierałem różne referencje, operatorzy zbierali różne referencje. Świetny operator, Arkadiusz Tomiak, jeden z najwybitniejszych polskich operatorów. I Dominik Danieczyk, debiutant, też zdolny. Więc to wyglądało tak, że coś sobie założyliśmy, co później kompletnie nie wyszło, bo okazało się na przykład, że Bartosz Mrozowski, który robił fotosy na planie, tak super zrobił korekcję barwną i tak to dobrze fotografował, że od razu zakochaliśmy się w tym rodzaju na przykład kolorystyki. Za scenografię odpowiadał Wojciech Żogała. Wybitny też. No tak jak mówię, no, wystarczy po prostu mieć dobrych ludzi wokół siebie. Kostiumy Katarzyny Adamczyk. I wcześniej, no, z Kasią trochę wcześniej przygotowaliśmy się, wymienialiśmy referencjami właśnie mailowo, bo już pracowaliśmy wcześniej i już był mi bardziej dobrze znany kierunek. Ale inne rzeczy są czasem dziełem autorskim bardzo, właśnie w przypadku Wojciecha Żogały, nie? Który był tak zabiegany, że przy tej produkcji, że pewne efekty dopiero proponował coś dzień przed, nie? Ale to było trafione, to było dużo lepsze niż ja bym wymyślił. No, nie uważam się za jakiegoś wizjonera wybitnego, który wie, jak wszystko ma wyglądać. Generalnie chodzi o jakąś... To jest tak jak w zespole jazzowym. Znamy temat i mamy dobrych muzyków i sobie jazzujemy na ten temat. Taki jazz to właśnie jest. Dla mnie takim tematem była paleta kolorystyczna i były też kolory, które były zakazane. A jak się miały pojawić, to miały mieć wielkie znaczenie. Które to kolory? Czerwony. Bo nie lubię czerwony. Tak, to rzeczywiście brązy, beże w latach 50., więcej niebieskiego i zielonego w 2030. Ale tak jak mówię, to było takie wszystko... Bo wiesz, jak dostajesz pieniądze, rusza produkcja, to jest często w biegu, nie? I pewne rzeczy ustalone są tak z grubsza, no. Liczy się efekt, a ten jest... Tak właśnie myślałem. Proszę bardzo. Pan w ostatnim rzędzie. Się dziewczyna nabiega dzisiaj tutaj. Cześć, Bodo. Cześć. A pytanie o dialogi. Jako człowiek nie mieszkający w tym kraju od prawie 50 lat, zawsze mnie w polskich filmach raziły przegadane dialogi. A tutaj masz bardzo amerykańskie, błyskotliwe, fajne dialogi. I pytanie jest, czy to było instynktownie, czy szlifowałeś, czy miałeś próby? Jak ci to wyszło? Bo to było bardzo dobre. Dziękuję bardzo. Ja mam taki plik na pulpicie w komputerze mikrodialogi. Jak właśnie reaguję stresowo w różnych sytuacjach i się wygłupiam, albo jest wesoła atmosfera i się wygłupiam z kolegami, to jeżeli coś moje ucho wyłapie wartego zapisania, to zapisuję. No jak piszę, to też staram się, żeby jak najmniej było treści, żeby było tylko takie no, rzeczy najbardziej istotne. Że jednak kino przegadane, to kino to obraz. A słowo powinno coś tam ewentualnie wytłumaczyć, kiedy naprawdę trzeba wytłumaczyć, albo coś... No ja tutaj starałem się właśnie jak najmniej, żeby oni gadali. No. Więc... Zbieram sobie tak, zbieram do kubki, zbieram. Później jak się zabieram za scenariusz, to jak mi coś nie idzie, to sięgam do tego pliku. Tak to dzisiaj też coś pozbieram.
Wszyscy pójdą, będę chodził z koszykiem, zbierał. Mówię, o, puenta. Jeśli ja mogę coś dołożyć, bo rozmawialiśmy tutaj o też o improwizacji, prawda? Więc z tego, co ja pamiętam, nie wiem jak Piotruś, bo Piotruś był więcej trochę na planie, ale jeśli... No i pamiętam scenariusz, prawda, i efekt końcowy, to nie było, jeśli chodzi o dialogi, nie było improwizacji, dlatego że myślę, że te dialogi właśnie były tak napisane, że trzeba je tylko było grać. Nie musisz się już podlizywać, już zagrałeś. Ale to nie, nie, nie mówię naprawdę, bo naprawdę wiem, powiem, że... powiem tak, najważniejszy jest moim zdaniem scenariusz i po prostu czasami bywa tak, że właśnie teraz i w teatrze, i w kinie jest taka też tendencja, żeby brać aktorów i żeby po prostu oni improwizowali na temat. No i z tego potem podpatrujemy, trochę spisujemy, są dramaturdzy, coś tam dodajemy i głównie na tym się gdzieś tam opieramy. Tak mi się, przynajmniej tak mi się wydaje. A no fajnie, jak jest taka sytuacja, gdzie się czyta scenariusz i te dialogi są jak gdyby... Naprawdę, no tu było tak napisane, że czasami się myśli, może by coś dodać, może by coś zmienić, ale no, no przynajmniej jak to, co ja przeczytałem, mówi, no nie, no nie ma co zmieniać, nie ma co dodawać. Nie wiem, jak Piotrek jakby co powie na ten temat. Więcej się wyrzuca na planie niż dodaje. Bo na papierze super czasem wszystko brzmi, a później jest coś jakiś fałsz nieprawdziwego i trzeba to usuwać. Więc bardziej bym usuwał niż dodawał dialogi. Proszę bardzo. Tak, śmiało. Tak, bardzo proszę. Te dwa filmy, czyli Dziewczynę i ten film, łączy tam kilka takich obrazków, bo zdaje się, że tam w tej pierwszej sekwencji były sterowce, tak widziałem, dobrze widziałem. Jest realizm magiczny, czy magiczny realizm, jest temat miłości i są osoby z niepełnosprawnością, które też wykorzystuje osoby z zespołem Downa. To nie jest przypadkowe zainteresowanie tym tematem. Dlaczego uważasz, że... Wiem, do czego pijesz. Osoby, tak, wiesz, do czego piję, tak. Jestem ambasadorem festiwalu Integracja Ty i Ja, więc jakby na następnych projektach myślę, że zawsze będę chciał, ponieważ mam możliwość stykania się z ludźmi z różnego rodzaju upośledzeniem fizycznym czy umysłowym, bo mnie interesują oryginalni ludzie w różnym aspekcie, czy poglądów politycznych, czy pewnej ułomności fizycznej, czy twarzy, czy osobowości. Poza tym... jest późna pora, możemy być szczerzy. Ja wykorzystuję trochę filmy do rodzaju terapii, prawda? Tylko nienawidzę, jak się reżyser terapeutyzuje i po prostu widzimy, że on się terapeutyzuje. Więc ja pewne rzeczy, które mam do przerobienia, ukrywam, chowam w postacie. Bo sam czasem mam wrażenie, że nie jestem przystosowany i nie pasuję do tego społeczeństwa totalnie, że nie zdecyduję się na emigrację z jakichś tam powodów, ale generalnie no, czasem się w osób jest mi bliżej do kogoś, kto jest totalnie odmienny, niż kto jest tak zwany normalny. I może stąd moje zainteresowanie właśnie ludźmi, którzy są uważani za nienormalnych, a mają bardzo, podejrzewam, bogaty świat wewnętrzny, tak jak było w przypadku Dziewczyny z szafy. Ten Bernard też właśnie chciałem, musisz tak to robić, żebyś sprawiał wrażenie osoby z jakimś lekkim upośledzeniem. No bo jak się mówi prawdę i tylko prawdę, no w tych czasach no to trzeba być upośledzonym chyba. Wszystko jest zbudowane na ściemie, prawda? Ściemniacze są przecież teraz na topie, a nie osoby, które mówią prawdę. Wobec tego, bo znalazłem w stopce, że Arkadiusz Jakubik, wobec tego, co słyszeliśmy, gra postać, która się nazywa Emfazy Stefański. No to był ten znany, związany, akowiec, powstaniec warszawski, ale też związany z parapsychologią i wokół grupy Mirona Białoszewskiego. Czy to właśnie bardzo świadomy, rozumiem, był to wybór, że taki ma imię i nazwisko bohater grany przez Jakubika? Jest to pewnego rodzaju jakiś taki ukłon w stronę Lecha Emfazego Stefańskiego, który, jak mówisz, był wybitną jednostką. Jego życiorys jest, myślę, bardzo, bardzo ciekawy i dobry na film nawet.
ale nie wchodziłem w to za bardzo. Jakby generalnie to był jeden z elementów, który mi pomagał, inspirował do pisania. I Marcin Czomba mnie kiedyś zainspirował, że kiedyś tak się wkręcił w kasety, które on nagrywał, bo w tym filmie są wykorzystane, Arek czyta to, co rzeczywiście kiedyś pan Stefański nagrał, że opowiedział mi tą historię właśnie, że wyobraził sobie, że generalnie lata po innych światach równoległych, nie, że przenosi się w inne miejsce. Mi to tak podkręciło, że ja wtedy zainteresowałem się panem Stefańskim i tym, czym się zajmował, ale generalnie chyba już równolegle, albo trochę wcześniej, albo w tym samym czasie zacząłem się interesować Out of Body Experience Monroe'a i śnieniem na jawie i takimi różnymi rzeczami, o których ja nie mam żadnego pojęcia, ponieważ jeszcze nie umiem się tak skoncentrować, żeby wyjść z ciała, ale wierzę, że takie coś istnieje i no, tak jak mówiłem wcześniej, to jest kolejny grzyb do tej zupy, ale generalnie nie wchodziłem za bardzo w to. Prawdopodobnie się tym zajmę kiedy indziej, bo lepiej. To są bardzo trudne tematy, to są często niefilmowe, ale tak, interesujące jest to. No. Nigdy mi się nie udało wyjść z ciała, znaczy po jednej imprezie może, ale to jest coś, co mnie kręciło i to jest jakby powiedzmy w backgroundzie tego projektu. Dzisiaj zdaje się piekiełko otwierają, więc... Piekiełko otwierają, ale postanowiłem nie wychodzić z ciała podczas tego festiwalu. Dobrze. Proszę Państwa, powoli będziemy kończyć, ale bardzo proszę, czy są jakieś pytania jeszcze? Adrianna Prodeus, proszę. Ja jeszcze mam dwa pytania, Bodo. Pierwsze dotyczy zakończenia tego filmu. To znaczy, bardzo mnie ciekawi, czy miałeś kilka wariantów zakończenia, bo już tak, nie wiem, w 3/4 filmu zaczęłam się, szczerze powiedziawszy, zastanawiać, jakim cudem wymyślisz jakieś prawdopodobne zakończenie dla tak rozpędzonej historii. Więc jakby, wiesz, mogło się to skończyć na wiele innych sposobów i ciekawa jestem, czy takie warianty miałeś w głowie i czy były jakieś dyskusje na ten temat. A drugie moje pytanie dotyczy efektów specjalnych. Bo to jest, przynajmniej z mojego doświadczenia, pierwszy taki polski film, w którym efekty specjalne służą po prostu względom komicznym. Są absolutnie humorystyczne, są w ogóle kpiną w ogóle z efektów specjalnych. Więc jak pracowałeś nad efektami, jakie wskazówki dawałeś studiu, które te efekty zrobiło? Zabrzmiało to strasznie, powiem ci szczerze. Generalnie uważam, że ta prezentowana przyszłość jest trochę karykaturą przyszłości, no bo ja domyślam się, jak może być i wszystko zmierza ku temu, żeby było naprawdę nieciekawie. Ale to jest tak, jak się ma mało czasu, określony budżet, to się próbuje po prostu zrobić coś jak najprościej i jak najlżej. Nie? Nie udajemy w tym filmie, że to jest super amerykańska produkcja. Tak. Ale że humorystycznie to nie. Chodzi o te grzyby w lesie? To na grzybach ktoś to robił. Grzyby w lesie. To wyglądało z Orką, to już była druga współpraca, znakomita. Tak jak mówię, często mam jakąś określoną wizję, ale niesprecyzowaną, nie? Więc polegam na ludziach, z którymi pracuję. Jak mam coś bardzo sprecyzowanego i wiem, jak coś musi wyglądać, no to staram się, żeby tak to było. Ale akurat w przypadku efektów było kilka spotkań, kilka referencji i te propozycje, które dostałem od Orki, one były lepsze niż moje pomysły na przykład. Co do zakończenia, to może Ida mi pomoże, bo było wersji tych scenariuszy mnóstwo. Była wersja hollywoodzka, nie oszukujmy się. Ale trzeba było ten film zrobić. Jak najszybciej, nie czekać kolejnych lat na uzbieranie dużego budżetu, bo nie wiadomo, czy będzie taka jeszcze szansa, że będzie się robiło tego rodzaju filmy. Może będzie się robiło zupełnie inne filmy, prawda? Tak. Więc było też zakończenie, że oni się całują na końcu, czyli rozpoznają się. Tutaj sugerujemy, że po prostu dla mnie oni się sobie przyglądają i podobają się sobie wzajemnie, ale nie poznają się. Jakie jeszcze były zakończenia? Iza, pamiętasz? I tak, były smutne zakończenie, że on zostaje w swoich czasach, ona wraca do swojego czasu. Tak. No już było dużo, ale nie pamiętam. Ja przekreślam po prostu przeszłość zaraz, od razu. To przeszłość nie istnieje, przyszłość nie istnieje.
Istnieje tylko to, co jest teraz tutaj. Lepsze jutro było wczoraj. Lepsze jutro było wczoraj. To jest tak. Ale jeszcze moje hasło z tego filmu to jest: teraz będzie już tylko lepiej. I tego się trzymajmy. Ja też tak to. Ja chciałem zadać również pytanie o zakończenie, więc dziękuję bardzo. Dowiedziałem się właściwie tego, co chciałem. Mnie jeszcze kusiło, żeby zadać pytanie, czy nie było takiego pomysłu, żeby uciąć i tej ostatniej sceny nie dawać w ogóle? Był też taki, tak, że kończy się agentami, tak. Że zaczyna się inaczej. To była bardzo taka intensywna praca i dziękuję ci za to, że ogarnęłaś ten umysł. I Paulina Krajnik też towarzyszyła mi, bo jest moją współpracownicą, nie tylko z castingu. Już przed zdjęciami już musieliśmy naprawdę zdecydować się, co wchodzi, co nie wychodzi, czego nie można się pozbyć. To tak to wyglądało. No. Ale w związku z tym, że zostałem ubiegnięty, to po prostu bardzo dziękuję za... Ja nie, bo generalnie tak pomyślałem, tak, Dziewczyna z szafy to skandynawski film. W ogóle koleś pozbawiony tożsamości narodowej. Też to skandynawski film, to pomyślałem, dobra, teraz chciałbym zrobić amerykański. W amerykańskim filmie, gdy przyniósł producenta zakończenie, że oni się po prostu wyrzucił mnie od razu, nie? A przyszedłem do amerykańskich producentów i widziałem, że musi być amerykańskie zakończenie, musi być z happy endem, ponieważ czasy mamy naprawdę nieciekawe. Ja w to wszedłem już, Bernard symbolizuje takiego gościa, który wszedł w teorie spiskowe totalnie. Jak pracowałem scenariuszem, wszedłem w te teorie spiskowe. Teraz już jestem już wyleczony, bo już skończyłem projekt i zajmuję się czymś innym, ale stwierdziłem, no co, i przyjdą do kina i będzie po prostu, że system nas... No nie, ja mam ochotę po prostu wyjść z taką nadzieją, kurwa, wychodzę z kina, poznaję dziewczynę i idę z nią do knajpy i wychodzę z ciała. Albo wchodzę w inne. Proszę państwa... Człowiek z magicznym pudełkiem. Dziękujemy bardzo. Dziękujemy. Dziękujemy.